żeby nie było, nie planowałem tutaj tego filmu, tak jakby co, w ogóle, tak swoją drogą, Eloszka, jestem tutaj zażenowany, zniesmaczony i w ogóle z tym, co tutaj się dzieje na tym YouTubie, konkretnie chodzi o ten blisko tegoroczny. Dwa tygodnie temu, jak była ta afera z Blitzchungiem, to wyglądało to mniej więcej tak. Takie tutaj hejty, i to tylko z angielskiego YouTube'a, chociaż pisałem polski, to od razu mi się nie wyświetliło. A teraz jest tutaj. Spekulacje, to. Wielkie oczekiwania fanów, bla bla bla, bla 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 bla. I ja się pytam, gdzie tu jest sens? Gdzie tu logika? Bo dla mnie to jest hipokryta. Można by nawet rzec hipokryzja nawet. Tutaj powiedzieli, że to jest 5 panelów. Powiem wam tutaj, o co chodzi. Dodatek do Hearthstone'a, więc tutaj jest już tylko 4 panele. Dodatek do World of Warcraft, więc już tylko 3 te tajemnicze panele. Dalej, nowy bohater do Uchodźca, ten Deathwing, o którym za chwilę będzie. No i te dwie. Jedna to będzie na pewno mobilka. Na 100% będzie to mobilka, że tak to sformułuję. A, i jeszcze oczywiście Overwatch, ale tutaj też skończy się to tylko nowym bohaterem, jak znam życie. Więc tutaj, jeśli chodzi o Diablo, to na pewno będzie to Diablo Immortal. A tutaj to będzie na pewno jakaś mobilka. Nie ma bata, jak będzie tutaj, jak dadzą odgrzewanego kotleta, to ja nie ma bata, żeby... A z propos tutaj tych mobilek, że tak to sformułuję. Oj, nie to. The Return of Deathwing. Tak, nowa ekspansja zapowiedziana. To jest oczywiście przeciek, żeby nie było. Ale według mnie to jest chyba jedyna sensowna tutaj na ten temat. W końcu pokazanie Deathwinga jest znakiem, że tutaj jest coś też związanego z Hearthstone. Jak pokazują coś tutaj w innych grach, to tutaj też musi to być. Więc ja mam tylko tyle. Hashtag bojkot Blizzard! I tyle. Dajcie znać w komentarzu. Tym razem mam gdzieś, czy będzie tutaj 1000 łapek w górę, czy 1000 unlajków. Mam to gdzieś. Chcę tylko waszych szczerych komentarzy i udostępnień, żeby każdy mógł to zobaczyć. PS. Tak jakby co, nagrywam tutaj z trochę gorszą jakością, bo jest już wieczór.